Dlaczego piana na piwie ma zawsze kolor biały? Nie jestem pewien, ale chyba chodzi o to, że to jest białko. Nie wiem, nigdy się też nad tym nie zastanawiałem. Swoją drogą to ciekawe. Ponieważ... No jest spieniona. Tam jest dużo powietrza, wobec tego no... Jest biała. Może ze względu na skład chemiczny. Albo fermentacja po prostu tak działa, że taki kolor nabiera pianę. Tego nie wiem. Utlenianie i chyba reakcja z CO2. Dlaczego piana na piwie ma zawsze kolor biały? Tego też nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem. No z reguły chyba taka jest, więc każda piana jest biała. Bo piana ma być białe, bo to jest piana. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego piana na piwie jest biała, zastanówmy się, skąd swój kolor bierze piwo. Światło, padając na piwo, jest częściowo przez nie pochłaniane, a częściowo rozpraszane. Sprawdźmy w spektrofotometrze absorpcyjnym światło, o jakiej długości fali jest najbardziej pochłaniane przez piwo. Jak widać, najwyższa absorbancja przypada na światło o długości fali mniejszej niż 500 nanometrów, czyli na kolory fioletowy i niebieski. Co to oznacza? Jeśli z widma światła białego zabierzemy światło niebieskie, to pozostałe kolory, mieszając się, dadzą nam kolor żółty, czyli kolor piwa. Ale dlaczego ten sam mechanizm nie działa w przypadku piany, której pojedyncze pęcherzyki składają się przecież z piwa? Dlaczego piana na piwie nie jest żółta? Otóż absorbancja światła zależy w dużej mierze od długości drogi, jaką pokonuje światło w ośrodku, który je absorbuje. A zatem piwo w małym pojemniku będzie nam się wydawało blade, prawie przezroczyste, podczas gdy w dużym kuflu będzie miało intensywną, ciemną barwę. Skoro piana składa się z mnóstwa przezroczystych pęcherzyków, to dlaczego cała nie jest przezroczysta? Otóż każdy pojedynczy pęcherzyk działa trochę jak pryzmat, który rozszczepia białe światło na mnóstwo kolorowych składowych. Ponieważ pęcherzyków jest bardzo dużo i padające na pianę światło jest odbijane i rozpraszane pod różnymi losowymi kątami, w efekcie otrzymujemy mieszaninę wszystkich kolorów, co odbieramy jako biel. To jest czysty? Ja mogę... dobra. No dawaj, do wycierania butów, nie? Zobacz, czy tu jest na tym ostro, bo ja się mogę poruszyć. Będzie próba mówiona. Ach, to mieszanina pozostałych składowych. No, wypadało, żebym się prostował, nie? No, to gdzieś tam się zmienię, no. Podczas gdy w dużym kuflu będzie miało intensywną, ciemną barwę. Zamiast ciemną miało być głęboką barwę, ale to tam... No, to znowu minutka i ten... Też chciał, no w tych telewizjach, to na żywo, one zawsze z czegoś czytają. Dobra, spróbujemy, albo nie spróbujemy. Ja na sucho i wtedy ten. Nie, panowie, to za.
sobie prawo. Poczekaj. Widzisz? Dobrze, będzie tą ręką. Poczekaj. Żeście to zamienili! Czyli do mnie problem. No! No. No, i tak się spieszyłem.